Szanowni Państwo, mam przyjemność otworzyć dzisiejsze podsumowanie projektu EkoTowarzysz IT w Edukacji, które odbywało się w naszej szkole wśród uczniów klasy trzeciej gimnazjum od września do marca. Witam bardzo serdecznie pana wójta gminy Dołcz, Krzysztofa Szara. Witam pana kierownika pana Krzysztofa Laferta. Witam serdecznie naszego prezesa Towarzystwa Rozwoju Andrzeja Juraka. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Rodziców Krzysztofa Borowskiego. Pana Marka Richtera, koordynatora projektu. Witam naszych gości z Warszawy, panią Magdę Gromek i Piotra. Państwo są przedstawicielami Fundacji Wspomagania Wsi. Witam moich nauczycieli, moją zastępczynię Agnieszkę Szwed. Jacek naszych pytań, koordynatora merytorycznego. I moją taką siłę przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, Ewentu Półkę Matematyczną. A wierzę, że członkiem programu. Witam również gości, was, którzy tworzyliście ten projekt uczniów klasy trzeciej, a także uczniów klasy pierwszej i nauczycielkę języka niemieckiego Ewę Urbańską. Zademonstruję proste webinarium. Arkadiusz Borowski.
Aleksander Rubik. Aleksandra Patrzyk. Anastazja Saganowska. Ania Gil. Agata Rybowska. Kamila Lewandowska. Karina Brzezińska. Katarzyna Zamiasińska. Marta Kulowska. Sebastian Trojan. Rafał Dąbrowski. Norbert Janow. Natalia Szyża. Monika Leśniewicz. Nie ma. Łukasz Maśko. Arkadiusz Górski. Bartosz Domin. Karolina Barbara. Nie ma. Dagmara Leśniewska. Teraz bym chciał nagrodzić, uhonorować nauczycieli za udział w szkole z obsługi tablicy internetowej. Proszę praktycznie. Klaudia, podejdź do nas. To jest naprawdę naprawdę. Panią dyrektor, proszę na wystawę. Komisja, która to podpisze, zaakceptuje i potem się z tą
skontaktujemy z panem prezesem, żeby osobiście ten internet zazdroszyć. Panie wójcie, czy pan wójcie podsumowanie, zakończenie przez dzieci? To szanowni państwo, szanowni goście, no i wy uczestnicy tego programu, chcę powiedzieć, że z wielką przyjemnością przyjechałem, to prawda, przyjechałem na podsumowanie. Wiedziałem, że ten program tutaj idzie, bo pan Marek na bieżąco, że tak powiem, z panem Andrzejem informowali mnie. Cieszę się, że szkoła w Kotomierzu jest tym liderem w tej pracy, w tej nauce. Oglądałem waszą stronę internetową, nawet o tym programie troszeczkę poczytałem. I muszę powiedzieć, że to jest coś, co będzie nieodłączne w edukacji i to wszystkie szkoły za chwilę będą w ten sposób działać. Powiem, że w innych szkołach to w zależności od nauczycieli, na ile zainteresowani uczniowie z nauczycielami nawiązują, jeszcze jest taka trochę bariera między uczniem a nauczycielem, żeby do niego maila wysyłać i tak dalej, ale to za chwilę się zupełnie zmieni. Tak jak wy żeście tą barierę pokonali, to wydaje mi się, że w tej chwili ta godzina ustalona daje możliwość konsultowania tej lekcji, tych zadań, ten kontakt. To jest sprawa, która po prostu no jest nieodłączna. Jej się nie cofa. I tylko możemy iść dalej. Chcę powiedzieć, że w naszej gminie bardzo dużo uwagi przywiązujemy do rozwiązań tutaj informacji i budowania społeczeństwa informacyjnego. Na tym to polega. Tutaj pan Marek jest głównym informatykiem i strategią rozwoju. Przy pomocy firmy Abaco, która tutaj działa i wspiera nasze również tutaj pracę i sama realizuje duże programy, myślę, że w niedługim czasie wszystkie szkoły będą objęte połączeniami światłowodowymi. Będziemy mieli bardzo szybki, dobry internet. Wam chcę serdecznie pogratulować tego programu i cieszę się, że no, wszyscy znaleźliście w tym oprócz to, że się uczyliście, to jeszcze trochę przyjemności i zdobycie czegoś nowego. Gratuluję wam i życzę dalszych sukcesów w nauce, samych piątek. Tutaj panią nauczycielką dziękuję za to zaangażowanie. Ta matematyka, przyroda to są wiodące przedmioty, na które coraz więcej kładzie się nacisku. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, dyrekcji również, za wsparcie tego programu, uczestnikom, sponsorom. Jak najbardziej dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Ja jeszcze chciałam w imieniu nas wszystkich, w imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów podziękować Jacku tobie. Wszystkim dziękowałeś, a to ty byłeś tutaj głównym koordynatorem, opiekunem tego projektu. Dziękujemy tobie za twój pomysł, za twoją pasję e-learningiem. Możemy się pochwalić również tym, że poszliśmy krok naprzód. W miesiącu grudniu udało nam się przeprowadzić całą sieć internetową w całej szkole, podłączyć każdą klasę. Od lutego mamy w każdej klasie już komputer. Mam nadzieję, że dalej przy takiej współpracy z nauczycielami, rodzicami zrobimy jeszcze wiele dla naszej młodzieży, dla naszych uczniów, aby podwyższyć ich poziom nauczania. Mam nadzieję, że moja trzecia klasa w tym roku spisze się i dotrzyma tego, co było w projekcie zamierzone. 2 punkty więcej na egzaminach z części matematyczno-przyrodniczej, chociaż w tym roku jesteście takimi właściwie króliczkami doświadczonymi i dopiero i w tym roku ten podział na egzaminie z części matematyczno-przyrodniczej pokaże, w czym jeszcze są braki. Dziękuję bardzo.